Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Kto tak mocno kupuje polskie obligacje i niezwykle rzadki byczy sygnał? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, która startuje już za kilka dni, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach i oczywiście nawet na Bitcoinie. Także informuję i zachęcam do tego, żeby dłużej niż zwykle obserwować bloki reklamowe na kanale, ponieważ przychód całkowity z reklam za listopad zostanie przeznaczony na prezenty pod choinkę dla potrzebujących dzieci na polskiej ścianie wschodniej. Dziękuję, zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, XStation 5 i z Bloomberga. Kto tak mocno kupuje polskie obligacje i niezwykle rzadki byczy sygnał? Należy rozpocząć od tego, że dzisiaj mamy święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, więc Amerykanie będą poza rynkiem, więc no, powinniśmy mieć dzisiaj spokojną sesję w Europie, ale czy tak będzie, no, zobaczymy. Ponieważ no, wczoraj pojawiły się ciekawe informacje dotyczące tego, co może się stać w Stanach Zjednoczonych w polityce monetarnej, protokół z posiedzenia FOMC dał nam sygnał, że Fed jest skłonny do pivotu, do tego, żeby ograniczyć tempo podwyżek stóp procentowych i to jest informacja, która oczywiście miała bardzo duży wpływ wczoraj na sesję giełdową w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście wygaszenie tempa podwyżek stóp procentowych widzimy na rynku pieniężnym, który nieco zmniejszył implikowaną stopę procentową. Te spadki o około 4-5 punktów bazowych stały się faktem i rynek wycenia, że w czerwcu 2023 roku zostanie osiągnięty szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych na poziomie 5%. Widzimy to teraz jak na dłoni. Natomiast po wczorajszych informacjach oraz po tym, co obserwujemy na rynku pieniężnym, na rynku długów w Stanach Zjednoczonych, obserwujemy, że na przestrzeni ostatniego miesiąca wyraźnie podwyższyła się jednak perspektywa co do tego, gdzie będzie ten szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. Natomiast z każdym kolejnym miesiącem przyspiesza tempo obserwacji potencjalnych obniżek stóp procentowych i ten następny wykres to dobitnie pokazuje i być może właśnie ten wykres będzie, wnioski płynące z tego wykresu będą paliwem do tego, żeby zacząć wyraźnie kupować akcje, zwłaszcza w drugiej połowie 2023 roku. Więc no, wygląda na to, że przed nami obniżki stóp procentowych w tempie szybszym niż wcześniej rynek zakładał. I efektem tego na rynku jest fakt, że amerykańskie obligacje spadają nawet pod poziom 3,70 na rentowności, czyli rynek wierzy w to, że ten pivot Fedu będzie miał miejsce, że zmiana nastawienia Fedu co do podwyżek stóp procentowych, także będzie miała miejsce, że jesteśmy blisko szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych oraz oczywiście, że inflacja w Stanach Zjednoczonych osiągnęła swoje apogeum i rynek już ewidentnie zaczyna pod to się pozycjonować, kupując obligacje, licząc na to, że rentowności będą już wyraźnie spadać. Drugą informacją w ostatnich godzinach, która zaczęła bardzo intensywnie i pozytywnie pracować na rynku ryzyka, są informacje dotyczące tego, że Chiny mogą zacząć znowu mocniej luzować politykę monetarną, obniżając stopy procentowe oraz wykonując inne działania. To bardzo lubi oczywiście rynek ryzyka, stąd też popyt na ryzyko, który się pojawił nie tylko ze strony inwestorów, którzy dyskontują potencjalne zmiany i decyzje Fedu, ale także to, co może stać się w Chinach, więc maszynka wybuchowa ku temu, żeby rozpocząć następną falę wzrostową popytu na ryzyko, moim zdaniem jest duża, ale dzisiejsza sesja raczej powinna być na przeczekanie, ponieważ gdy nie ma przewodnika stada, jeżeli mamy sesję świąteczną w Stanach Zjednoczonych, to trudno liczyć na to, że Europa sama wygeneruje z siebie impuls, który poprowadzi ją w którymś z kierunków. Natomiast odpowiedź na pytanie, że i gdzie mamy niezwykle rzadki byczy sygnał, płynie z zachowania indeksu Hang Seng. Tutaj, kiedy zobaczymy, jak na wykresie miesięcznym kształtują się notowania,
to widzimy, że ten miesiąc przynosi niezwykle rzadki byczy sygnał płynący ze wskaźnika z oscylatora RSI i jest to pierwszy taki sygnał od 1967 roku. Moim zdaniem najważniejszy wniosek, jaki płynie z tego wykresu, nie jest taki, że mocno zaczęli kupować akcje w Chinach, w Hongkongu, natomiast jest to sygnał bardzo pozytywny dla wszystkich innych rynków emerging markets, czyli między innymi dla takiego rynku jak Polski. Jeżeli faktem jest to, że takie sygnały zdarzają się rzadko i faworyzują scenariusze prowzrostowe w średnim i w drugim terminie, to być może także warszawska giełda będzie jednym z tych największych beneficjentów faktu, że na fali globalnego osłabienia amerykańskiego dolara kapitał z całego świata szuka gdzieś stopy zwrotu i rynki emerging market stają się tutaj wyjątkowo atrakcyjne. No i teraz przejdźmy do następnej odpowiedzi na następne pytanie. W tytule tego wpisu jest: kto tak mocno kupuje polskie obligacje? Widzimy, że faktycznie od kilku tygodni trwa potężna fala zakupów rynków emerging market z walut i obligacji tych rynków, które były wcześniej zdecydowanie wyprzedawane, które były niedowartościowane i te obligacje krajów emerging market stają się teraz niezwykle atrakcyjną okazją. Polskie obligacje, jak widzimy, spadają i to gwałtownie już pod poziom 7%, rentowności kierują się do okolic wsparcia w rejonie 6,25, gdzie mamy średnią 200-sesyjną. No i okazuje się, że odnalazł się ten podmiot, który tak bardzo wyraźnie zaczyna kupować polskie obligacje. Zwróćmy uwagę, znalazłem ciekawy artykuł pokazujący, że jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie, BlackRock, zaczyna preferować obligacje rynków emerging markets, takich jak obligacje Meksyku, Indonezji i Polski. A to oznacza, że wiemy, kto tak mocno kupuje polskie obligacje. I to naprawdę są potężne ręce. Firma, która zarządza aktywami wielkości polskiego PKB, naprawdę jest to gracz, który jeżeli faktycznie wchodzi teraz na rynek, to raczej są to inwestycje długoterminowe. I należy spodziewać się, że ta tendencja, która jest obserwowana na polskich obligacjach, będzie kontynuowana. Także to jest dobra informacja, moim zdaniem wzmacniająca tendencje, które się będą wkrótce pojawiały na polskich obligacjach, a nie informacja, która spowoduje, że ten fundusz będzie teraz wychodził z rynku, ponieważ to rynek obligacji nie służy do spekulacji, to jest raczej rynek, który jest nastawiony na pozyskiwanie stabilnych stóp zwrotu, a nie na spekulacje, więc moim zdaniem należy pozytywnie odebrać ten artykuł, te wnioski, które płyną z tego artykułu i one są niezwykle optymistyczne dla perspektyw polskiego rynku obligacji i oczywiście oznaczają także, że ci najwięksi gracze pośród funduszy inwestycyjnych na świecie grają pod to, że szczyt inflacji w Polsce staje się faktem na naszych oczach i w takiej sytuacji oczywiście warto być na rynku obligacji, a później dopiero na rynku polskich akcji. Generalnie polska waluta jest cały czas stabilna, natomiast co jest moim zdaniem niezwykle istotne, to fakt, że wczoraj zaczął znowu rosnąć euro-dolar po tych wszystkich informacjach z Fedu, czyli sygnał jest taki, że zwiększa się prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty, następnej fali umocnienia krajowej waluty. Tak się stanie na rynku złotego, jeżeli pokonamy na euro złotym poziom 4,65, a jak widzimy na parze dolar do złotego łamane są już następne wsparcia. Jeżeli dzisiaj dojdzie do przejścia ostatnich minimów, to oczywiście otwiera się perspektywa do ruchu nawet w okolice 4,30, a to jest dodatkowa, niezwykle pozytywna informacja zwiększająca szanse na to, że będą dalsze wzrosty indeksów giełdowych, że polskie obligacje będą dalej kupowane i oczywiście presja na umocnienie złotego będzie sprzyjała także temu, żeby
inflacja w Polsce zachowała się zdecydowanie lepiej, optymistyczniej niż zakładała ścieżka i projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego sprzed 2 tygodni. Także to jest bardzo pozytywna informacja dla ryzyka i zwiększa szansę, że w końcówce tego roku indeksy giełdowe zachowują się zgodnie z tą statystyką, która mówi, że 4. kwartał jest najlepszy do inwestowania. Będzie to informacja sprzyjająca tezie, że rajd Świętego Mikołaja na całym świecie wchodzi w kolejną fazę. No i oczywiście, że perspektywa jeszcze miesiąca do Świąt Bożego Narodzenia będzie fantastycznym okresem do tego, żeby wyciągać rynek ryzyka tak wysoko jak się da, żeby zatuszować i jak najbardziej zneutralizować te negatywne stopy zwrotu dla większości funduszy inwestycyjnych, dla zdecydowanej większości funduszy inwestycyjnych w tym roku, ponieważ jak wiemy, w tym roku indeksy giełdowe spadały i rynek obligacji spadał, a to jest bardzo rzadka sytuacja, więc moim zdaniem funduszom będzie zależało na tym, żeby jak najbardziej wyciągnąć rynki ryzyka, rynki w ogóle giełdowe, wszystkie inne aktywa ryzykowne, żeby na koniec tego roku zaksięgować jak najbardziej zneutralizowaną stopę zwrotu. I oczywiście moim zdaniem przed warszawską giełdą papierów wartościowych stoi szansa na trwałe wyjście nad ostatnie maksima i na ruch w okolice 2000 punktów w perspektywie nawet końca 2022 roku. Z dzisiejszych danych makroekonomicznych poznamy o godzinie 10 wskaźnik zaufania konsumentów. Moim zdaniem ma on znaczenie i oczywiście tym jednym z głównych powodów, dlaczego tak dobrze się zachowują rynki, to jest wzrost euro-dolara. Wzrost euro-dolara, spadki rentowności amerykańskich obligacji, to jest mieszanka, która powoduje dynamiczne spadki pary dolar do jena i oczywiście wzrosty cen złota, o czym będzie wkrótce. Natomiast no, ta perspektywa, która jest zarysowana na różnych innych klasach aktywów, sprzyja temu, żeby jednak wkrótce pokonać ostatni minima na dolar-jenie i ruszyć do następnej fali przeceny. Z ciekawostek, znalazłem taki ciekawy artykuł pokazujący, że wskaźnik Stanleya Druckenmillera, czyli jednego ze wspólników George'a Sorosa z funduszów inwestycyjnych, z funduszów hedgingowych, zaczyna sygnalizować, że raczej będziemy mieć miękkie lądowanie w amerykańskiej gospodarce i że ryzyko recesji zaczyna maleć według tych informacji, a to dawałoby fundamentalne przesłanki ku temu, żeby mówić, że giełdy papierów wartościowych wyceniają też miękkie lądowanie, a nie jakąś twardą recesję. Są też wzrosty indeksów giełdowych. Czy tak faktycznie się stanie? Zobaczymy. Natomiast wczorajsza sesja na Wall Street już ostatecznie oddaliła nas od poziomu 4000 punktów i ewidentnie kierujemy się już do tych potężnych oporów w rejonie 4060-4080 punktów, gdzie mamy linię Bessy, gdzie mamy średnią 200 sesyjną na wykresie dziennym, a w okolicach 4150 mamy tą samą średnią 200 sesyjną na wykresie tygodniowym, więc naprawdę przed rynkiem bardzo ważne opory, których gdyby się okazało, że są przełamane, będą oznaczały wejście indeksu giełdowego w HOSSE, a to byłaby bardzo dobra informacja, więc przed nami pasjonujący czas i rynek będzie musiał dyskontować przyszłość światowej i amerykańskiej gospodarki. Co jest bardzo dobrą informacją, no to, że szeroki rynek rośnie, a nie tylko największe spółki, ten następny wykres z Wall Street dobitnie to pokazuje, a kiedy zobaczymy na rynki giełdowe na całym świecie, to oczywiście widać największą relatywną siłę spółek niemieckich nad amerykańskimi. To jest też sygnał ku temu, żeby traderzy i różni inni spekulanci mogli zauważyć, gdzie teraz płynie przede wszystkim kapitał. Z ciekawostek widzimy tutaj sagę negatywnych informacji dla Credit Suisse, spychające cenę tej spółki na coraz niższe poziomy. Może być to czynnik ryzyka, ale na razie generalnie rynek się tym nie przejmuje. I co jest także ciekawe i ważne, Bitcoin próbuje kontynuacji tendencji wzrostowej i widocznie gramy już na formację podwójne dno. Część inwestorów wierzy w taką formację, natomiast samo zachowanie Bitcoina jest ważne, ponieważ wspiera popyt na ryzyko i tego powinniśmy się cieszyć. Mówiłem już o czynnikach sprzyjających tendencji wzrostowej na cenie złota, czyli osłabieniu amerykańskiego dolara i spadku rentowności amerykańskich obligacji.
Kontynuacja tych dwóch trendów spowoduje nie tylko atak na ostatnie maksima, ale nawet wybicie nad ten poziom, więc myślę, że scenariusze prowzrostowe są zdecydowanie faworyzowane. Natomiast to, co nie potwierdza popytu na ryzyko, moim zdaniem, to jest słabe cały czas zachowanie rynku miedzi. Utrzymujemy się co prawda nad poziomem 8000 dolarów, ale jest to utrzymanie dość skromne. Potrzeba dynamicznego impulsu wzrostowego, aby i cena miedzi zaczęła potwierdzać popyt na ryzyko. Z ciekawostek widzimy, że niektórzy inwestorzy zauważają, że zachowanie dolar do jena zaczyna potwierdzać zachowanie ceny ropy naftowej i obserwujmy więc to powiązanie, czy ta korelacja faktycznie zaczyna się pokazywać. I z danych makroekonomicznych ze świata, które dzisiaj poznamy, o godzinie 10 będą to wskaźniki IFO. Za listopad to są najświeższe dane makroekonomiczne, więc interpretacja tego też powinna być niestandardowa, czyli im gorsze dane, tym lepiej dla popytu na ryzyko. Moim zdaniem taka powinna być interpretacja tych informacji, które pojawią się po godzinie 10 w Europie. Jako że nie ma dzisiaj sesji w Stanach Zjednoczonych, więc będą to najważniejsze publikacje makroekonomiczne podczas dzisiejszej sesji giełdowej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę dzisiaj stopy zwrotu, pięknego dnia i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.